Hej, z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, i dzisiaj chciałbym z Wami chwilkę porozmawiać o moim kodziku twórcy. A dokładniej Wam podziękować, dlatego że w piątek po południu dostałem informację, ile razy użyliście tego mojego kodu i co za tym idzie, ile ja z tego dostałem do własnej kieszeni. No i powiem Wam, że liczba jest ogromna, liczba jest naprawdę ogromna. W tym odcinku też sobie zrobimy konkursik, bo ja słów na wiatr nie rzucam. Jeżeli powiedziałem, że jak będziecie tego kodu używać regularnie, to będę robił co miesiąc praktycznie praktycznie konkursy na jakieś grzybki to również w tym miesiącu tak będzie dlatego że tak jak mówię dostałem już tą informację i była to informacja tylko za luty w lutym ten kod twórcy wystartował w ostatnim tygodniu chyba tam dokładnie 21 lutego o tym powiedziałem no i przez ten tydzień i tak się uzbierała tak duża ilość osób które użyły tego kodu że jestem po prostu w szoku no i tutaj wam właśnie chciałem podziękować i ogłosić konkursik więc to będzie taka chwilowa pogadanka z mojej strony na wstępie Zostawcie o oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i chyba tyle, subskrybujcie po to, żeby nie przegapić tych konkursów, bo tak jak mówię jeżeli tak będziecie ochoczo że tak powiem używać tego kodu co miesiąc powiedzmy na jakichś promocjach, na jakichś tam startach nowych serwerów i tak dalej to ja co miesiąc będę robił większe albo mniejsze w zależności od miesiąca konkursy na te grzybki. No i dokładnie, żeby tutaj Wam opowiedzieć o co chodzi to musimy się cofnąć do piątku. W piątek o godzinie tam, no jakoś po południu, nie wiem, 16, 17, coś takiego dostałem informacje tylko i wyłącznie za luty, jak już powiedziałem, ile w ten ostatni tydzień, tak na dobrą sprawę, użyliście razy tego kodu i ile jakby ja z tego dzięki Wam dostałem. No i liczba była dla mnie przytłaczająca. Powiem Wam szczerze, że teraz nawet aż mi głos drży trochę, powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się tego, jestem Wam giga wdzięczny. Siedziałem z Godzinę chyba przed monitorem, i aż mi tak, no kurczę, głupio było strasznie, nie wiem czemu. Dużo osób mi pisało, że nie powinno mi być głupio, bo to jest dobrowolne. Każdy, kto chce, to użyje. Kto nie chce, to nie użyje, wiadomo, ale i tak było mi głupio, że aż tyle osób, tylu z Was tego kodu na tej stronce użyło. Za co oczywiście pięknie dziękuję, bo to jest naprawdę ogromna forma wsparcia dla mnie bardzo mi miło. To też jest dla mnie fajne, bo wiadomo, no znajdą się ludzie, którzy będą tam, wiecie, mówić, że no, nie należy się, nie będę wpisywał ten tam głupi neutralny, już nie będę tu gorszych słów używał, ale gorsze słyszałem o sobie określenia, tu jakby wiadomo, no część ludzi cię będzie lubić, część nie będzie lubić, to jest normalne. Natomiast mówię Zbudowałem sobie to community przez 3 lata, tak na dobrą sprawę. Teraz już w styczniu się zaczął trzeci rok. No, i teraz można powiedzieć, że to oddaje, bo przez te 3 lata naprawdę zbudowaliśmy sobie potężne community. Czy to na Twitchu, czy to tutaj na YouTubie. Regularnie te same osoby wchodzą. To jest naprawdę giga miłe Na takim Twitchu, jak robimy streamki. Jakieś tam, no ja do Twitcha nie przykładam aż takiej uwagi. Ja tam sobie siedzę luźno, żeby pogadać z Wami. Tam jest głównie klika na awka. Tam, no nie ma jakiś dym zazwyczaj od czasu do czasu coś tam ciekawszego zrobimy. Główny content staram się zostawiać na odcinki właśnie. No i mówię, to jest giga miłe, to jest w ogóle. Dla mnie takie fajne, że co niektórzy to w ogóle co streama wchodzą, zawsze tam się przywitają, coś napiszą, zajrzą po prostu. To jest naprawdę giga miłe i tak jak powiedziałem, przez to, że te 3 lata sobie budowaliśmy to community, gdzie ja to robiłem, można powiedzieć czysto hobbistycznie, czysto z pasji do tej gry, nie miałem z tego jakichś ogromnych pieniędzy ani z takiego, wiadomo jak to jest na YouTubie, raczej to są groszowe sprawy. No to teraz ten kod twórcy bardzo mnie wspiera. Zobaczymy jak to będzie oczywiście dalej wyglądać to był pierwszy miesiąc też widziałem w ogóle że dużo osób nie ufało tej stronie dużo osób mnie pytało czy to jest na pewno strona od twórców gry czy to jest na pewno legitne i tak dalej no teraz myślę że już nikt nie ma wątpliwości może sobie wejść na tą stronę może się zalogać poprzez swoje id postaci które znajdzie tutaj w opcjach w lewym dolnym rogu i w zakładce konto no i tam ma grzybki po starych cenach przed podwyżką to nie jest reklama tylko po prostu mówię bo no, dużo osób nie pytało po prostu, czy to jest na pewno legitne, dużo osób temu nie ufało. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to może wejść do mnie na Discorda, tam powstał kanał Kodzik Twórcy i tam w tym momencie już są, no nie wiem, dziesiątki albo może i nawet setki screenów, jak ludzie używają tego kodu i jak po prostu kupują tam te grzybki i te grzybki im przychodzą, czy to pakiety zimowe, tak jak teraz były i po prostu wszystko działa tak, jak powinno. Stronka pochodzi od oficjalnych twórców gry, z tym nie ma wątpliwości, więc Myślę, że więcej osób się po prostu przekona, żeby, ta żeby tej stronki używać, wiadomo. No i właśnie, wracając do tematu, bardzo mi jest miło z tego powodu, bardzo mi jest jednocześnie głupio. Dużo osób mi pisało, że używało tego mojego kodu, bo im bardzo pomogłem, jak wracali do gierki, jakieś tam moje poradniki i tak dalej. Swoją drogą też dostałem taką motywację, żeby zrobić update poradników. Nie wszystkich, bo niektóre są aktualne i niektóre są w miarę okej. Okay. Natomiast będę chciał od czasu do czasu, no w sensie Wiadomo, w miarę regularnie wrzucać zaktualizowane poradniki, ostatnie były w 2020 roku, troszkę się pozmieniało. Będę chciał po prostu zrobić taki update, taki nie wiem, re czy powiedzmy, nie wiem jak to nazwać do końca. Poradników z tego roku, tylko wiecie, chcę, żeby te poradniki były na fajnym poziomie. One już nie wiem, czy zdobędą takie wyświetlenia jak te pierwsze, bo jednak teraz, jak wpisujesz na przykład poradnik do twierdzy, to ci się wyświetla ten stary z 2020 roku. Ale po prostu ja będę się starał zrobić coś takiego żeby ludzie jednak trafiali na te nowe z 2023 roku nie wiem kiedy nie wiem kiedy wleci pierwszy mam nadzieję, że już niebawem, ale po prostu będę się chciał do tego przyłożyć, będę chciał zrobić te poradniki od A do Z oglądając te moje co niektóre stare to już pomijając fakt, że niektóre informacje są przestarzałe na nich to styl mojego nagrywania wtedy to był pierwszy rok tego kanału no pozostawia wiele do życzenia, nie? styl moich wypowiedzi i tak dalej, więc teraz troszeczkę bardziej się z tym obyłem i i będę chciał coś takiego dla Was zrobić, bo mówię, dużo osób mi pisało, że zrobiłem dobrą robotę, że pomogłem im przy powrocie do gry. Ja też staram się na Discordzie non-stop być, odpowiadać na wiadomości. Nie na wszystkie mi się uda, wiadomo, ale zazwyczaj odpowiadam, zazwyczaj jak ktoś pyta na ogólnych czatach, to też odpowiadam, bo po prostu no myślę, że jestem Wam to winien, nie? Zwłaszcza teraz, jak używacie tych kodów i tak dalej, zbudowaliśmy fajne community i jestem po prostu Wam to poniekąd winien. Wiem, że są twórcy, nawet z naszego polskiego podwórka, którzy mają swojego Discorda i nie napisali na nim wiadomości od pół roku, nie? więc ten Discord no, praktycznie nie żyje. Natomiast ja u siebie jestem praktycznie cały czas, staram się pomagać ludziom odpisywać i tam generalnie utrzymać z Wami kontakt. No i wszystko, nie mówię, no bardzo Wam dziękuję. Już chyba nie wiem, trzeci albo czwarty raz, bo aż mi jest głupia, jak dostałem tą informację. Co mogę więcej powiedzieć, no, masę tych screenów? Tak samo to, co już powiedziałem, możecie mi oczywiście, jak będziecie, używać tego mojego kodu na tej stronce. Ja mam mieć swój panel, na którym będę też tam co nieco widział. Na razie tego nie mam, więc no, ufam wam na słowo. Ale patrząc na luty, to raczej mało kto kłamał, o ile ktoś w ogóle mnie okłamał. No, ale dużo osób mi wysyła po prostu potwierdzenie użycia tego kodu, jak ten kod wpisują, takie screenki. I to też będzie do konkursu, do którego zaraz przejdę, ale tam właśnie są te screeny i to też jest myślę, że potwierdzenie, że wszystko jest ok z tą stroną Widziałem, że mi trochę osób wysyłało na Instagramie zdjęcia to też je tam wrzuciłem Oczywiście wrzucam dopiero jak powiecie mi, że mogę, nie Bo ktoś sobie może nie życzyć, żeby upubliczniać to jakby oczywiste Natomiast mówię yy jeżeli, sorry, że tak, yy, ale no chcę wszystko powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o te zdjęcia to można też, jak ktoś nie używa Discorda to, używa, to wysyłać do mnie na maila yy, właśnie tak jak mówię, na Instagramie mi tam kilka osób wysłało, ja tam tego Instagrama rzadko sprawdzam, te wiadomości prywatne yy, jakoś tam nigdy tego nie używałem i za bardzo się nie, nie jestem obeznany za bardzo ale też tam od czasu do czasu zajrzę, więc też wrzucę, yy, no i po prostu dziękuję, dziękuję generalnie yy, teraz wiadomo, w lutym były tam start nowego serwera, w lutym była też promocja pod koniec szybki 20% natomiast w marcu znowu była zimowa wyprzedaż, była promocja 25% a nie 20% były te pakiety zimowe no i też myślę, że sporo osób tego kodu użyło ja w ramach podziękowań, bo teraz już widzę, że faktycznie, no nie spodziewałem się po prostu, że tyle będzie tych użyć i tego wszystkiego teraz faktycznie widzę to i jeżeli to się będzie powtarzać powiedzmy nie wiem, co miesiąc czy to będzie podobna liczba czy większa czy troszkę mniejsza y to po prostu tak jak mówię będę robił konkursiki regularnie co miesiąc, pewnie na PaySafeKardy, bo to jest najwygodniejsze, a na co wy sobie te PaySafeKardy wydacie czy to będą grzyby, czy to będzie co innego to już jest wasza sprawa dobrze i tyle, napisałem wam ogólnie już o tym w piątek po południu na Discordzie więc polecam być na Discordzie, bo tam najszybciej mamy z wami kontakt, że tak powiem i najszybciej to powiem, no i co tutaj jeszcze mogę dodać, powiedziałem, no było mi głupio siedziałem chyba z godzinę zanim zebrałem myśli do siebie, to jest w ogóle sytuacja win-win, jeżeli chodzi o tą stronę, już gadam 10 minut, miało być krótko to jest sytuacja win-win, bo zobaczcie oni stworzyli tą stronę, żeby nie płacić jakichś tam prowizji do Steam'a czy tam do sklepów mobilnych i tak dalej, więc dzięki temu oni mogą sobie pozwolić na to, żeby cena grzybów została po staremu, więc kupujemy te grzyby powiedzmy po starych cenach, a jeszcze oprócz tego jakaś tam część z tego co zapłacicie za grzyby po starych cenach, nic was to dodatkowo nie kosztuje powiedzmy, jak wam się chce, jak chcecie wesprzeć, to po wpisaniu mojego kodu na tej stronce, czyli neutral, zresztą wszystko macie na banerku też, yy, również jakby ja jeszcze z tego mogę dostać część, nie, więc no mówię yy, chyba po prostu przez to, że tych prowizji nie muszą płacić, że to jest bezpośrednio od nich sklep i tak dalej, yy, to mogli sobie na coś takiego pozwolić, yy, no i sytuacja chyba win-win, wy możecie zapłacić za grzyby tyle co zawsze, jednocześnie wesprzeć jakiegoś tam ulubionego twórcę yy, swojego, no a ja jakby jeszcze z tego część dostaje, no i dzięki temu, że Tyle budowałem to community głównie właśnie z, po prostu z, nie wiem. No, jakbym ja Shake'a nie, nie lubił, to bym nie nagrywał tej gry, nie robiłbym tych odcinków i tak dalej. Przez te powiedzmy 3 lata robiłem to tylko i wyłącznie z zajawki do tej gierki. No, a teraz mogę mieć z tego jeszcze jakieś realne korzyści dzięki Wam. Gdzie tak naprawdę Wy, jeżeli kupujecie te grzyby, to nie wiem, nie płacicie dodatkowo. Tak jak ktoś kupuje u mnie subskrypcję na Twitchu, jak ktoś powiedzmy, nie wiem, jakiegoś donata wysyła, chociaż to się rzadko zdarza. No, no to to już Was naciąga na dodatkowe, powiedzmy, koszty, nie? Jeżeli oczywiście, no to wiadomo, to jest Wasza decyzja. Yy, ale mówię, tutaj i tak grzybki byście kupowali, a jeszcze dzięki temu możecie mnie wesprzeć, dzięki temu nie musicie kupować jakichś tam, wiecie, yy, no mówię, subskrypcji na Twitchu, czy tam jakichś donatów wysyłać, czy nie wiem, wspierających na YouTubie, no i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc chyba sytuacja win-win, yy, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, przejdźmy do konkursu. Konkursik na rozgrzewkę w tym miesiącu mamy początek miesiąca w ramach podziękowania będą dwa PaySafe kardy po 100 zł. Dwa PaySafe kardy po 100 zł po starych cenach, to jest to jest 500 grzybków chyba, jeżeli się nie mylę. Jeżeli poczekacie na promocję no 20% promkę po prostu to będziecie mieli 600 grzybków. Więc myślę, że całkiem fajnie, całkiem spoko opcja. No i teraz tak, nie lubiliście, nie przypadł wam do gustu ostatni konkurs na 20 tysięcy subskrypcji, gdzie trzeba było odpowiadać na pytania i ja dopiero z tych osób, które poprawnie odpowiedziały no wybierałem zwycięzcę, losowałem tam na odcinku i teraz zrobimy sobie tak, jedno, jeden Paysafe Cardzik, 100 zł, poleci do osoby spod tego filmu, czyli do komentarza, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie powiedzmy, w tym pierwszym losowaniu na 100 PSC, należy zasubskrybować oczywiście kanał, żeby nie przegapić tych konkursów, bo one teraz wszystko wskazuje na to, że będą regularnie w ramach podziękowań, może nawet jeszcze pod koniec miesiąca coś zrobimy, no zobaczymy. Jak to tam wszystko wyjdzie, więc tak jak mówię, zasubskrybować ten kanał, zostawić kciuka w górę pod tym filmem i napisać komentarz w komentarzu. Najlepiej swój adres e-mail, ewentualnie Discorda. Ja, jak wylosuję daną osobę, która wygra to 100 PSC, skontaktuję się właśnie na adres e-mail czy na Discordzie i będę tam. No, będę generalnie mówię, wyślę PSC, nie? Po prostu pogratuluję za zwycięstwo i wyślę PSC 100 zł i będzie GIT chyba. Jeżeli chodzi o drugie PSC, czyli Drugą stówkę będzie to losowane wśród osób, które do mnie wysyłały screena, gdzie właśnie pokazały mi, że kupiły jakiś pakiecik z moim kodem. Tych osób jest tutaj naprawdę sporo. Będę się sugerował moim kanałem na Discordzie, kodzik twórcy, gdzie wstawiałem te screeny. Ich jest tutaj naprawdę dużo. Jak to będzie wyglądało? Każda osoba, która się pojawiła na tym kanale, będzie po prostu dostanie swój numerek i wiadomo dużo osób jest takich które że tak powiem no wysyłały mi po kilka razy nawet nawet tutaj kilkukrotnie kupowały z moim kodem natomiast taka osoba będzie się liczyć tylko i wyłącznie raz każdy po prostu nick czy to z instagrama czy to głównie z discorda bo w sumie na tych dwóch mediach powiedzmy wysyłaliście mi te potwierdzenia każdy dostanie swój numerek który będzie potem losowany no i ja sobie napiszę gdzieś w notatniku wiecie jedynka to jest tam x Dwójka to jest y, No i zrobimy takie losowanie. Random number, number generator, wiadomo, podam od której liczby do której, w zależności ile was tu będzie, jak już to zrobię. No i wylosowany numerek wygra drugie PSC. Oczywiście, nie ma tutaj wykluczania, że tak powiem. W sensie, no nie działa to tak, że powiedzmy. Jak weźmiecie udział tutaj w komentarzu, to nie będziecie wziąć udziału właśnie z... inaczej. Jak wysłaliście mi potwierdzenie, bo już się zamieszałem, jak wysłaliście mi potwierdzenie kupienia grzybków z moim kodem, które jest tutaj na kanale Kodzik Twórcy, to nie znaczy, że nie możecie również wziąć udziału w tym konkursie na to drugie 100 PSC, które jest z losowania z komentarzy. Możecie wziąć jak najbardziej, nie ma z tym problemu. Szansa jest mała na to, że dwa razy wygra ta sama osoba, ale można spróbować, dlaczego by nie. No i wszystko, nie? Więc mówię, w komentarzu piszcie przede wszystkim albo swojego Discorda, albo powiedzmy jakiś adres e-mail, żebym mógł się z Wami skontaktować, jak wygracie. No a potem jeszcze dodatkowo ja tutaj zbiorę yy, wszystkie osoby, które mi wysłały screena, które są na tym kanale. Każdy dostanie swój numerek. Ja to też pokażę pewnie, bo to i tak nie są Wasze dane wrażliwe, tylko jakieś niki z Discorda, więc nie ma z tym problemu. Ja sobie zbiorę to wszystko w jakimś notatniku. Każdy dostanie swój numerek i wtedy wylosujemy z tych numerków też zwycięzcę. Ja wam mówiłem, żeby mi te screeny wysyłać kilkukrotnie, czy to na streamach, czy to na odcinkach. Więc, jak ktoś ogląda, jak ktoś posłuchał, jak ktoś się pofatygował, żeby screenka zrobić, to może jakoś tam powiedzmy, no, wynagrodzę mu to o, w ten sposób, a może dzięki temu też inne osoby w przyszłości, jak będą jakieś promocje czy coś, to również sobie wyślą mi tego screena i może wezmą udział. To są takie testowe, no mówię, jeżeli będziecie regularnie tych kodów używać, to te konkursy również będą regularnie. Planuję co miesiąc, ale może częściej, może, no zobaczymy po prostu jak to wyjdzie dalej, ale tak jak Wam wspomniałem, no, będę starał się Wam w ramach podziękowań robić to regularnie. No i na razie to jest takie testowe, nie? żeby też zachęcić ludzi do wstawiania tych screenów, po prostu, żeby do wysyłania mi tych screenów. Wszystko, chyba wszystko powiedziałem. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to też piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, żeby pisać tego swojego maila albo Discorda, żeby mógł się z Wami skontaktować i Wam przekazać nagrodę. Jeżeli chodzi o inne osoby, które mi wysyłały screena. To no tutaj mam od razu widoczne Discordy. Specjalnie te screeny tak robię, żeby było widać od kogo jest ta wiadomość, żeby potem właśnie jak taka osoba wygra, to od razu też się z nią na Discordzie, czy tam Instagramie, czy może mailu, jeżeli ktoś się taki trafi, yy, skontaktować i też wysłać mu to drugie PSC. Więc na razie tak to wygląda. Ja Wam oczywiście raz jeszcze ślicznie dziękuję. Dziękuję każdemu, kto kupił pakiet z kodem. Dużo osób mi pisze, na przykład, że jak tam mi wysyła screena, że pakiet za dwie dyszki, że tylko dwie dyszki, ale. No, może coś z tego będę miał, to nie ma totalnie znaczenia. Tutaj jeszcze miałem powiedzieć, ale zapomniałem: to nie ma totalnie znaczenia. Nie ma znaczenia, yy, jaka wartość jest po prostu. Ma znaczenie to, że chcę wam się pofatygować, chcę wam się kupić przez tą stronkę. No, co jest akurat ok, bo macie grzyby po starych cenach. Ale po prostu chcę wam się wpisać ten kod i mnie jakoś wesprzeć. Nie ma znaczenia, czy to jest pakiet za dwie dychy, czy to jest pakiet za 4 stówy, bo to jest najdroższy. To nie ma zupełnie znaczenia. Dziękuję oczywiście cisznie każdemu, kto. Zdecydował się w jakiś sposób wesprzeć i kupić grzybki z moim kodzikiem. Yy, wszystko, wszystko, mam nadzieję, że wszystko. Dzięki Wam ślicznie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kciuka w górę zostawiajcie. Pokazuję kciuka, a mówię o subskrypcji. Yy, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w śpiętym komentarzu oraz opisie. No i bierzcie udział w konkursikach. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, za oglądanie. Raz jeszcze trzymajcie się i cześć.